Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy barwioną, kiszoną kapustę. Będzie to surówka z kiszonej kapusty. Mam tutaj pół kilograma kiszonej kapusty, jedną cebulę, trzy łyżki, u mnie to jest olej słonecznikowy, taka niepełna łyżka miodu i tutaj starłam trzy buraczki, odcisłam sok i zrobimy surówkę z kiszonej kapusty barwioną. Kapustę należy przesiekać. I przełożymy do miseczki. Kiszona kapusta również jest na moim blogu, na który serdecznie zapraszam. Kapustę już mam przełożoną i teraz pokroimy. Może zanim pokroimy, to już zakwasimy, zabarwimy tą naszą czerwoną kapustę. Należy to dokładnie pomieszać. I dołożymy olej, dołożymy miód, pieprz. W razie konieczności sól, ale moja kiszona kapusta była słona, więc ja nie solę. Teraz pokroimy drobniutko cebulkę. Surówkę należy wymieszać i dać na pół godziny do lodówki. I już będziemy mieli barwioną surówkę z kiszonej kapusty. Dokładnie mieszamy. Należy spróbować, czy dokładamy soli. No. Idealna barwiona surówka z kiszonej kapusty. Tak oto wygląda. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Barwiona surówka z kiszonej kapusty.